Piąteczka, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie pyszną lasagne, także do roboty. Do przygotowania lasagne potrzebujemy następujące składniki. Ser żółty pomieszany z mozzarellą około 400 g, mąka pszenna 200 g, kieliszek czerwonego wytrawnego wina około 200 ml, 100 ml mleka, 80 g masła, mięso wołowo-wieprzowe, 400 g mięsa wołowego, 400 g mięsa wieprzowego i 100 g boczku. Jedziemy dalej. Makaron płaski do lasagne, 4 ząbki czosnku, 2 niewielkie marchewki, 2 cebule, 1 seler naciowy, 400 ml koncentratu pomidorowego, 2 puszki krojonych pomidorów, przyprawy takie jak sól, pieprz, oregano, rozmaryn, tymianek i czerwona słodka papryka. Teraz mielimy sobie mięso. Kroimy w kosteczkę cebulę. Kroimy w kosteczkę marchewkę. Kroimy w kosteczkę nasz seler. I siekamy czosnek. I kroimy w drobniutką kosteczkę boczek. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy sobie najpierw boczek. Tak jak widzicie, już jest rozpuszczony tłuszcz, więc teraz dajemy sobie nasz czosnek i mieszamy, żeby się zeszli. Dajemy odrobinę soli. Teraz wrzucamy resztę naszych warzyw, czyli cebulę, seler naciowy, no i marchewkę. Dajemy odrobinę soli. Teraz przemieszaliśmy ich troszeczkę i czekamy, aż woda wyparuje z warzyw. Widzimy już, że generalnie woda już poniekąd odparowała, nawet się troszeczkę podsmażyło na złoto. Teraz dodajemy połowę naszego wina. Mieszamy i czekamy, aż odparuje woda i alkohol. Teraz jak widzimy, że woda już odparowała, alkohol odparował, został tylko bukiet pysznego smaku. Dodajemy mięso. Hop. Mieszamy wszystko razem i troszeczkę podsmażamy. Podczas smażenia oczywiście będzie wychodziła woda, więc również czekamy, żeby ta woda odparowała z tego mięsa. Ok, widzimy, że ta woda cały czas tutaj paruje i pod koniec już tego smażenia przyprawiamy, czyli sól, pieprz, no i resztę przypraw. Wymieszaj. Teraz praktycznie widzimy, że woda odparowała i teraz jeszcze chwilę podsmażamy, żeby się tak nabrało takiego złotego koloru. Mamy już tutaj podsmażone mięsko, woda praktycznie wyparowała. Teraz dodajemy resztę wina. I mieszamy. Czekamy, aż wyparuje znowu alkohol i woda. Mamy już odparowaną wodę i alkohol. To następnie dodajemy sobie pomidory z puszki. Mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy sobie koncentrat pomidorowy. Mieszamy i zwalniamy ogień, czyli zmniejszamy nasz ogień. Odstawiamy na drugi palnik i niech to się dusi, aż cała woda znowu wyparuje. Dodajemy jeszcze odrobinę soli i pieprzu. No i odstawiamy. Kolejnym krokiem jest zrobienie sosu beszamelowego. Do rozgrzanego garka dorzucamy sobie masło i topimy. Teraz dolewamy mleko. Mleko spowodowało, że się troszeczkę ochłodziło. I w tym momencie dodajemy mąkę, ale stopniowo mieszając. Cały czas mieszamy, aż zgęstnieje. Nie dodałem całej mąki, tylko teraz musimy
spowodować, żeby ten beszamel się zarumienił na złoty kolor. Dość mocno się to zagęściło, ale teraz przyprawiamy sól i pieprz. Mieszamy. Ok, trochę podsmażył się nam ten sos i zgęstniał i w takiej postaci odstawiamy go do schłodzenia. Później będziemy nim smarować lasagne. Ok, zaczynamy sobie od makaronu, czyli układamy sobie go. Ja mam tutaj naczynie żaroodporne, akurat dekiel. W ten sposób. Rozłożyliśmy sobie makaron, teraz zalewamy go wodą. I odstawiamy na około 10-15 minut, niech się trochę namoczy. Ok, tak jak widzimy, tutaj już jest woda odparowana całkowicie i zrobił nam się po prostu taki sos mięsny i o to chodzi. Kolejno bierzemy sobie naczynie żaroodporne, no i kawałkiem masła smarujemy objętość, w którą będziemy nakładać na naszą lasagne. Ok, teraz do nasmarowanego naczynia układamy sobie kolejno makaron. Ok, mamy makaron, teraz beszamel i rozsmarowujemy po całości. Na wyłożony beszamel teraz nakładamy nasz sos mięsny. Tak jak widać, mamy już sos mięsny wyłożony po całości. Następnie ser. Tak samo po całości. Tak, żeby zakryć całe tutaj tą powierzchnię. Ok, mamy tutaj w tej chwili cztery warstwy wszystkiego, czyli makaronu, sosu beszamelowego, sosu mięsnego, jak i sera. I na sam koniec, kiedy już nałożyliśmy ser, posypujemy odrobiną oregano. To nada świetny smak i świetny zapach tej potrawie. Ok, teraz w temperaturze 180 stopni wstawiamy naszą lasagne do piekarnika w obieg góra-dół na około, no trzeba kontrolować, zależy jaki piekarnik, 30-35 minut, maksymalnie do 40 minut w piecu. A tak wygląda gotowa lasagna, zobaczymy jak to wygląda w środku. I pyk, gotowe, zrobiliśmy lasagne, więc kochani, bierzcie się do roboty, zróbcie sobie taką lasagne, nieważne na jaką okazję, możecie sobie zrobić to po prostu na co dzień, ale jeszcze zostaje kwestia smaku, bo wygląd jest obłędny. Jeszcze troszeczkę. Ten ser, ten sos. Jeden, drugi, makaron, pyszne. Także do roboty i do zobaczenia następnym razem. Cześć.